Grudniowa sesja Rady Powiatu trwała blisko 3 godziny. Zwieńczeniem obrad było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, jaka odbyła się we wtorek, było głosowanie nad uchwałą budżetową. Najpierw radni wysłuchali sprawozdania starosty Tadeusza Dzwonkowskiego z bieżącej działalności zarządu powiatu. Następnie wysłuchali raportu o stanie środowiska w powiecie tczewskim, który przedstawił Radosław Rzepecki, zastępca pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Informację o realizacji tegorocznego planu kontroli przekazał radnym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Kończewski. Rada głosowała nad 11 uchwałami. Jeszcze przed głosowaniem o projekcie budżetu mówił Dariusz Skrzypczyński, skarbnik starostwa. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w 2018 roku wynosi ponad 138 milionów złotych. Zaplanowano wydatki na kwotę o 700 tysięcy wyższą. Dodajmy, że całkowite zadłużenie powiatu tczewskiego wynosi 49 milionów złotych, co stanowi 35% planowanych dochodów budżetu na rok 2018. W budżecie zaplanowano inwestycje za blisko 7 milionów. Większość z nich to kontynuacja zadań planowanych na 2017 rok, na przykład termomodernizacje i projekty edukacyjne, które są dofinansowane z unijnych funduszy. W imieniu klubów Porozumienie na Plus i Kociewski Klub Regionalny pozytywnie budżet ocenił radny Krzysztof Korda. Innych głosów nie było. Ostatecznie budżet przyjęto 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Na głosowaniu nie było 2 radnych, wcześniej obecnych na sesji. Po uchwaleniu budżetu starosta podziękował radnym i wszystkim, którzy tworzyli uchwałę. Będziemy robić wszystko, aby go realizować optymalnie, a jeśli będą, tak jak wspomniałem wcześniej, jakiekolwiek możliwości, będziemy go zmienić na tyle, aby można było realizować zadania, które niestety nie znalazły się w tym budżecie, który został przed chwilą uchwalony. W trakcie sesji dwoje radnych złożyło interpelację. Ewa Wiśniewska w sprawie usprawnienia rejestracji telefonicznej do poradni onkologicznej w szpitalach tczewskich, a Adam Kucharek w sprawie przeniesienia w planie pracy Rady Powiatu tematu szpitali tczewskich z września na luty. Na zakończenie obrad przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kamińska w imieniu samorządu złożyła wszystkim mieszkańcom powiatu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.